Można wybrać osobę za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, za piątym. Co? Za czwartym? Cztery razy? Cztery razy. Okej. Robimy losowanie i stanowisk, która druga. Witajcie. Niedziela, godzina 6.30. Jesteśmy przed drugą turą Federowego Grand Prix Polski w Szymanowicach. Zawodnicy już rozlosowali stanowiska, rozjechali się, zaraz na nie wejdą. O 8.50 nęcimy, o 9.00 łowimy i o godzinie 14.00 waga pokaże zwycięzcę pierwszego Grand Prix Polski w tym roku. Cześć Sebastian, dzisiaj losowanie drugiego dnia C20, wczoraj wygrało to stanowisko. U Ciebie wczoraj przeciętnie 16 miejsce w sektorze, dzisiaj wszystko albo nic, czy asekuracyjnie? No nie no, mam nadzieję, że dzisiaj troszkę szczęście bardziej dopiszę, miejsce jest, przynajmniej wiem, że nie ma tutaj jakichś problemów z zaczepami, no postaramy się złowić jak najwięcej ryba. A co przyniesie dzień, to się okaże, tutaj też się zmienia na tej wodzie, ryba się przemieszcza. No ale przynajmniej jestem z tego powodu zadowolony, że tutaj mówię, tutaj się łowi bezproblemowo. Wczoraj miejsce nie pozwoliło mi, bo miałem naprawdę, no nawet nie byłem w stanie zwinąć zestawu, a co dopiero ciągnąć rybę, prawda, przez jakieś tam plecionki. Jak Ci się podoba organizacja zawodu w Szymanowicach? Nie no, organizacja na najwyższym poziomie, także naprawdę fajnie wszystko jest przygotowane, wszystko na czas, nie ma jakichś tam problemów, zamieszania, także idealnie. Super, powodzenia. No dzięki, do zobaczenia. Sektor B, wczoraj siedziałeś w sektorze C, jesteś zadowolony po wczorajszym dniu? Tak, jestem zadowolony, bo mówię, można tutaj zrobić bardzo dużo punktów, sobie dowalić. Byłem piąty, także uważam, że to jest dobry wynik. Może nie najlepszy, może troszkę jest mały niedosyt, ale cieszę się z tego piątego miejsca. Woda u Was jest naprawdę przepiękna, fajne ryby, duże ryby i chyba każdego gatunku, także padały, to świadczy o tej wodzie, jaka jest fajna. A jak Ci się podoba organizacja zawodu z naszej strony? Bardzo dobrze, nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń i sędziowanie i cała organizacja naprawdę na 5 z plusem, na 6 bym powiedział, także perfekcyjnie. Cześć Ernest, jesteśmy w Szymanowicach na pierwszym federowym Grand Prix Polski w tym roku. Jak to jest, że firma Sensas, głównie wywodząca się ze Spławika, jest teraz sponsorem zawodów federowych? Witam wszystkich serdecznie przede wszystkim z samego rana. No tak, ewoluuje wszystko, wszystko po kolei, że tak powiem, się zmienia, więc firma musi podążać za trendami, musi podążać za tym, czego oczekują wędkarze. Co prawda zanęty stosuje się takie same, czy w Spławiku, czy w Federze, no nie, to już później cała reszta sprzętu musi być dopasowywana, dlatego też uczestniczymy w organizacji, w sponsorowaniu, jak i również w sponsorowaniu zawodników, że tak powiem, firmowych od nas z klubu, tak żebyśmy podążali cały czas tym trendem. Witam Marku, debiut w Grand Prix Polski, pierwszy raz na Szymanowicach, jak tak, się tutaj łowi? Piękne łowisko, super ryby, atmosfera, generalnie petarda. Super, jak organizacja? Organizacja jest... Generalnie jestem pierwszy raz, ale super. Wszystko na najwyższym poziomie. Także plan na ten sezon? Utrzymanie się w Grand Prix. Utrzymanie się w Grand Prix pierwszy raz, także myślę, że będziemy się tutaj na razie ratować. Aczkolwiek aspiracje są dużo większe. Jak wczoraj Ci się łowiło? Wczoraj było ciężko. Koło mnie kolega wygrał cały sektor, ponad 14 kilo. Udało mi się w ostatniej minucie wyjąć lesze 2 kilo, który mnie wyciągnął na 13 miejsce w sektorze. Także generalnie super. No to dzisiaj życzę jak najlepszego wyniku i będę u Ciebie o 14. I poszedł sygnał na nęcenie. Zaczynamy. I mamy sygnał wolno łowić. Zaczynamy drugą turę zawodów. Jestem w sektorze B. Pierwsza rybka większa na zestawie u zawodnika. 3 minuty po rozpoczęciu zawodów. I ładny karaś do siaty. Byłem w sektorze B, jak widzieliście, już jakieś karasie tam wyjechały. Idę teraz w sektor C. Ale na razie tutaj jeszcze cisza, nic się nie dzieje. Ale myślę, że rybki zaraz się wkręcą i tu też będzie łowienie. I jest pierwsza rybka w sektorze C u Wojtka Barańskiego.
I mały reszczek. Dobra, i to na początek. Tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz na Szymanowicach, o której Wam nie wspominałem, czyli każdy zawodnik jest przymocowany linami do barierek, dlatego żeby się nie zsunąć do wody, bo jest ślisko, jest stromo i to jest wymagane, jeśli chodzi o ten zbiornik. Sektor B. I ładny karaś spiął się niestety. Widzieliście przed chwilą ładnego karasia, a zawodnik spiął przy samym podbieraku. To jest środek sektora B. Idę teraz w kierunku sektora A. Mamy dopiero 15 minut po rozpoczęciu zawodów, a już rybki zaczęły się pojawiać. I pierwsza rybka u Marcina, kurzepę. I płoteczka na dzień dobry. I wchodzę sobie do sektora A. W sektorze B jakieś rybki się już pojawiły. W sektor C, tak jak mówiłem. Zobaczymy, co tutaj się u chłopaków dzieje. Panie trenerze, czy pan wyznacza nowe trendy w trenerstwie wędkarskim? Dokładnie. Czy na to trzeba certyfikat jakiś, prawo jazdy, czy? Nie trzeba. Bardzo ładny sprzęt, podoba mi się. Jestem w sektorze A. Łukasz Gierak zapiął rybę. Jakąś małą. Życiówka o konia. Jak jest, panie trenerze? Łowi twój zawodnik, czy nie? Nie. A jak w sektorze ogólnie, bo dopiero wszedłem? Nie, pojedyncze małe ryby. Rozkręci się jeszcze. I następna ryba u zawodnika. W sektorze A. I ryba w siatce, mały karp. Liner. I Darek otworzył sobie wodę linem miarowym, także do sieci. I dalej sektor C. Mam tu dwóch zawodników. Jedna rybka i druga rybka. Holują we dwóch. Płoteczka do sieci. I jaziaczek. Nie wiem, czy miarowy, czy nie. Jesteśmy u chłopaków w sektorze B. Marcin coś ciągnie. Janusz też coś ciągnie.
mamy godzinę 12. Jestem u Zbyszka Kokosy, praktycznie przedostatnie stanowisko, sektor C. Mamy rybkę na haku. I linek w sieci. Końcówka zawodów, jestem u Wojtka Barańskiego. Zapiął jakąś bonusową rybę. Piękny karaś. Naprawdę piękny karaś. Na pewno ponad kilogramowa ryba. Myślę, że około 1,5 kg. Jeszcze nie. Jeszcze raz. I jest w siatce. Gratulacje, Wojtek. Brawo. Brawo, pięknie. I za chwilę zakończenie drugiej tury zawodów i całych zawodów Federowego Grand Prix Polski w Szymanowicach. Ja wyżej, a wy co rozwoisz? A my jesteśmy. Żeby nie wypadły, nie? Wszystko? Weź się. Nie urosło. Kurwa, jednak nie urosło. 2055. Co tam przejdzie sobie? Ile to będzie? 2,5 myślę, że będzie. 2,30 rzucam. Namokła ta siatka. Teraz dam, nie? Trzy bądźcie, tak? Tak. Trzy może jeszcze? Nie, nie. Podobamy. Trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Koledzy i koleżanki, godzina 16. Się zbliża, więc bardzo bym prosił, żeby powoli wyjść tutaj na plac. Póki co pogodę mamy jakby na zamówienie. Dobrze, myślę, że wszyscy. Gdyby pan burmistrz, bo na niego czekaliśmy, się spóźnił, to oczywiście będziemy go witać. Natomiast drodzy koleżanki i koledzy, ogólnopolskie zawody federowo Puchar Sensasa z cyklu Grand Prix Polski rozegrane 27 maja 29 maja 2022 roku. Odbyły się naprawdę, uważam, nieskromnie może to zabrzmi, ale w miłej, przyjaznej atmosferze, w spokoju, bez żadnych, że tak powiem, zwad i mam nadzieję uwag. Jeżeli takie były, biorę je wszystkie na klatę jako organizator, nie boję się krytyki, a przyjmuję to tylko i wyłącznie jako wskazówki od was, zawodników, wędkarzy, naszych kolegów,
którzy są najważniejsi, najważniejsi, podkreślam, na tych zawodach. My, jako organizatorzy, szanowne grono, zarząd, szanowne grono sędziowskie, jesteśmy tylko dodatkiem. Także z tego miejsca bardzo, bardzo chciałbym Wam serdecznie podziękować za przybycie i zaprosić na wszelkiego rodzaju imprezy organizowane przez Polski Związek Wędkarski, bo mam nadzieję, że idzie nowe, o czym na pewno niebawem, jak nasi szanowni goście dostaną mikrofon do ręki, nas poinformują. I z tego miejsca właśnie chciałem, że tak powiem, zaprosić do nas panią prezes Zarządu Głównego, panią Beatę Olejarz. Wielkie brawa, panowie i panie. Zapraszamy serdecznie. Pana prezesa do spraw sportu, Dariusz Ciechański, pseudonim Dziadek, tak mówi, żeby do niego mówić, więc śmiało mówię przez mikrofon. Witamy serdecznie. Oraz oczywiście prezesa Zarządu Okręgu Tarnobrzeg, kolega Mariusz Pater. Zapraszamy, prezesie. Opuścił nas już sponsor tytułarny z powodów osobistych. Ja oczywiście tylko przedstawię, firma Sensas i pan Ernest Gutkiewicz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie i z całego serca proszę, nie pani prezes, tylko koleżanko, jeżeli już dzisiaj o tym już rozmawialiśmy. Bardzo was proszę, ja nie jestem żadną panią. Nadal jestem Beatą Olejarz i przyjechałam tutaj po to, żebyście zobaczyli, jak ja wyglądam, a nie na zdjęciach z Zarządu Głównego. Żebyście zawsze wiedzieli, że możecie przyjechać na twardą, jeżeli macie problem albo chcecie o czymś porozmawiać, zawsze was przyjmę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to zaproszenie. Chciałam was zobaczyć, chciałam się z wami spotkać, żebyśmy naprawdę wszyscy w koleżeńskiej atmosferze zaczęli i dokończyli tą kadencję. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie koleżanki, kolegów, jak koleżanka prezes wspomniała. Ja nie będę się mocno przedstawiał, jestem spośród was, wyrosłem ze sportu jako zawodnik, jako trener kadry narodowej i was najlepiej rozumiem. Liczę, że ten nowy GKS, który składa się z ludzi tylko sportu, między innymi w GKS-ie jest Mariusz Pater, prezes tego okręgu. To są byli zawodnicy, byli trenerzy, ludzie związani ze sportem, nie są to złapani. W związku z tym zmiany, które nastąpią, nie będę się rozwodził, ale będą kosmetyczne, jeżeli chodzi o Grand Prix, natomiast główną zmianą na przyszły rok, już dotyczącą na całą kadencję, będzie przywrócenie rangi Mistrzostw Polski. Mistrzostwa Polski we wszystkich dyscyplinach będą się od nowego sezonu odbywały na zasadzie mistrz okręgu jedzie i spotyka się 42 mistrzów okręgu w Federze, w Słowicach. Z mistrzostw Polski nie będą wchodziły do Grand Prix ani do kadry narodowej. To jest taka duża zmiana i generalna. A reszta to są zmiany kosmetyczne po to, żeby te ligi w niektórych dyscyplinach, wasze jak raz nie, bo u was jest wszystko poukładane, ligi w pozostałych dyscyplinach zostały w jakiś sposób sensowny podzielone. Czyli nie, że 96 i 25 w eliminacjach, tylko pół na pół. To wszystko. Dziękuję to serdecznie przy okazji, jak mam głos, organizatorom Komisji Sędziowskiej. Wspaniała impreza. Mariusz, wielki ukłon w waszym kierunku i przede wszystkim Komisji Sędziowskiej. A i wam dziękuję za fajną walkę zawodnicy. Na was, kochani, ja króciutko, bardzo krótko, moi przedmówcy powiedzieli wszystko. Ja im chcę bardzo, bardzo podziękować za to, że w tak napiętym grafiku, jaki mają, zaszczycili nas swoją obecnością. Koleżanka Beata, kolega Dariusz, kolega Ernest, który już pojechał. Nie dotarł do nas burmistrz, trudno, musi być chyba bardzo zajęty, natomiast też wielkie podziękowania za to, że objął patronatem tą imprezę. Powiem wam tak, na pewne rzeczy nie mamy wpływu na pogodę, ale jest super. Nie mamy wpływu na ryby, biorą albo nie biorą. Natomiast na to, co mamy wpływ, to ta organizacja tej imprezy, która tutaj według mnie przebiegła super, za co oficjalnie dziękuję jeszcze raz wszystkim sędziom, tak samo jak wszystkim pracownikom biura, którzy się nie pokazali, są tam gdzieś z tyłu, ale dzięki nim też również ta impreza przebiegła tak, jak przebiegła. Wam wszystkim dziękuję za udział w tej imprezie. I co? I sukcesów życzę na przyszłość. Oby ten feder spisywał się tak, jak się spisuje. Dzięki. Zapraszam serdecznie, panie sędzio, do dekoracji poszczególnych
czy kategorii wiekowych i wagowych nie ma, czyli poszczególnych zawodników. Bardzo proszę. Sektor, pierwsza tura, sektor A, kolega Marcin Łukasiewicz, okręg PZW w Ciechanowie. Pierwsza tura, sektor B, kolega Dariusz Kręcidło, PZW, okręg w Rzeszowie. Pierwsza tura, sektor C, kolega Tomasz Janeczek, PZW, okręg w Gdańsku. Minutka na zdjęcia. Ale ustawcie się na środku. Cześć, rób zdjęcia. Proszę. No, że zostańcie, prosimy następną trójkę. Tura druga, sektor A, kolega Mariusz Brzozowski, okręg Bydgoszczy. Druga tura, sektor B, kolega Mateusz Kuciński, okręg w Ciechanowie. Brawo za walkę, wczoraj był chory, dzisiaj zwyciężył sektor. To kolega z nerkami, tak? I sektor C, kolega Stanisław Wojciech Barański, okręg w Tarnobrzegu. Gospodarz. Można prowadzić. Proszę o wręczenie pucharów koleżankę Beaty Olejarz, prezes Zarządu Głównego, medali o wręczenie wiceprezesa ze spraw sportu kolegę Ciechańskiego Dariusza, nagród rzeczowych nie ma Gutkiewicza kolegę Ernesta, to proszę prezesa o wręczenie nagród i proszę Grzesiu jeszcze może byś wręczył te drobne upominki od burmistrza kolegi Gruzdziewskiego. Zaczynamy od miejsca szóstego. Miejsce szóste, Marcin Kurzepa, okręg PZW w Katowicach, punktów 9. A medal gdzie jest? A przepraszam, wracamy. Miejsce piąte, kolega Artur Matczak, okręg PZW Częstochowa, punktów 8. Miejsce czwarte, Remigiusz Zielonka, okręg PZW Bydgoszczy. Dobrze. I pudełko zaczynamy. Trzecie miejsce, kolega Tomasz Janeczek, okręg PZW w Gdańsku. Miejsce drugie, kolega Marcin Łukasiewicz, okręg PZW w Ciechanowie. I miejsce pierwsze. Pierwszy federowy w zawodu Grand Prix Polski 2022 Puchar Sensasa,
Kolega Stanisław Wojciech Barański, okręg PZW w Tarnobrzegu. Proszę, 2 minuty dla fotoreporterów zdjęcia. Ja dziękuję za przyjemność i zaszczyt, który mnie spotkał za sędziowanie tych zawodów. Dziękuję bardzo za miłą, sportową i przyjemną koleżeńską atmosferę. Kubeczki. Teraz tak, ja bym miał bardzo gorącą prośbę, żeby nasi goście stanęli przed podium. Natomiast nas wszystkich, koleżanki i koledzy, zapraszam tutaj do środka. Zrobimy sobie takie wspólne, profilowe, fajne zdjęcie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do środka. Wojtku, wielkie gratulacje, wygrałeś pierwsze federowe Grand Prix Polski w Szymanowicach. Opisz wrażenia po 2 dniach rywalizacji. No, wrażenia są niesamowite, aczkolwiek i też jestem mega zmęczony. Nigdy nie byłem tak zmęczony po zawodach jak po tych. Ale to jest pozytywne zmęczenie, prawda? Zrobiłeś wczoraj 2 sektorową, dzisiaj 1 sektorowa. To były ciężkie wypracowane ryby? Tak, bardzo trudne techniczne łowienie. Trzeba było mega cały czas być skupionym. To było kilka brań w ciągu całej tury, 5-godzinnej tury, które trzeba było wykorzystać, nie spiąć rybę, co w sobotę nie do końca mi się udało. To tym bardziej wielkie gratulacje i powodzenia w następnych zawodach. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję.